Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony chorypomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję, zagrajmy w Disney's Aladdin in Nasira's Revenge. Poprzednim razem, jak mogę wam tutaj się oczywiście pochwalić, to zaczęliśmy sobie od tego poziomu, w sensie zaczęliśmy sobie od tego poziomu, czyli do powrotu do pałacu, który poszedł mi najgorzej, bo mi brakuje wciąż tutaj pieprzonych dwóch monetek. Walczyliśmy sobie z Razolem, mieliśmy oczywiście konfrontację z poziomem Oaza, w sumie z dwoma takimi naprawdę bardzo fajnymi i przyjemnymi dosyć poziomami. Mieliśmy oczywiście walkę z Arachnoidem, albo Arachnidem, jak chcemy sobie nazwać. Jeżeli ktoś się boi pająków, no to wiadomo, że się będzie bał. Czyli jakby konfrontacja z pajączkiem. I dzisiaj zabieramy się za poziom Cave of Wonders. No i co? Nie mam nic więcej do dodania. Dalej jestem chory, co prawda już trochę wracam do zdrowia. Ale stwierdziłem, że skoro lepiej się dzisiaj poczułem, to poza standardowym wygrzewaniem się w łóżku, pomimo że się wygrzewam od soboty, cały czas od soboty leżałem w łóżku do w zasadzie wczoraj, czyli do wtorku, to dzisiaj jak sobie wstałem, umyłem sobie głowę, wczoraj się w ogóle nawet ogoliłem i se stwierdziłem, że hej, nagramy kolejną sesję z Aladdina, bo w przeciwieństwie do Jacka X faktycznie ta seria jest przez was bardzo fajnie oglądana i bardzo fajnie się angażujecie w tę serię, za co wam serdecznie dziękuję. Dobra, ja kończę pierdolić i wchodzimy. Cave of Wonders. Jedziemy z koksem. Nie ma to tamto. Kurczę pieczone. Nie mogłem się doczekać nagrywania Aladdina. Come on, Abu! We'll never find the Cave of Wonders unless we catch that scarab! Okej. Tak więc lecimy sobie za tym oto skarabeuszem, bo on nam będzie podświetlał drogę. W ogóle muzyka jaka tutaj leci jest kurde epicka, kurde posłuchajcie sobie. Ja pierdzielę, won mi z tym gównem. What the fuck? Ej, tego to ja nie pamiętałem, że tam kurde spod piasku kurde wąż wyskoczy, nie? O kurde. Ja pierdzielę. O kurde, to coś nowego, co ja odkryłem w tej gierce. Nie, ale poziom bardzo dobrze pamiętam akurat. Pamiętam, że miałem z nim malutkie problemy. O, i tutaj właśnie trzeba uważać, ponieważ tam od czasu do czasu te węże też będą wyskakiwać, ale tam też trzeba patrzeć na oczywiście red gemy, które będą pochowane w różnych takich zakamarkach. Ja osobiście polecam jakoś sobie w miarę ogarnąć lokalizację tych red gemów, bo to się na pewno przyda. No, proszę bardzo, kurde, mamy to. Lecimy teraz, lecimy, lecimy, nie śpimy. Lecimy, kurde, za skarabeuszem. Dawaj, dawaj, dawaj. Oh yeah, drugi red gem. No, idziemy, idziemy, idziemy. Dawaj, 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 ziomek. Oh yeah, ta jest, kurde, mamy, kurde, tygrysi pysk. No, oczywiście, no nie popisaliśmy się, no niestety żadnego przeciwnika nie pokonaliśmy, coinów żadnych nie zebraliśmy, ani genie coinsów. Nie no, na taką serię, no to, no nie udało się nam, no kurde, no bo tu nawet nic nie było do zbierania, więc no przykro mi, ale no nie udało się. Musimy żyć niestety z tą porażką, że mamy wszędzie zera. Wiecie, 6 zer tak zwanych. No tak, w sumie 6 zer, ej, patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no, 6 zer. O kurde, to prawdę tutaj mówię. Ale jeżeli chodzi o wspomnienia z pierwszą częścią Cave of Wonders, to powiem wam szczerze, że poza tym, że mnie te skorpiony, te główienka atakowały, plus oczywiście te węże, to nie miałem więcej żadnych innych wspomnień z tym, tak więc, no cóż,
Jakoś mi szło w tym poziomie, ale poza tym to nic szczególnego się nie działo. Dobra, X. Co tu będziemy teraz mieli? Aaaa! No kurde, no przecież. Nawet jeżeli ten... nie zbierałem monet ani nic, bo nawet nie miałem z czego zbierać, zacznijmy od tego, to... robimy rundę bonusową. Dobra, to ja się z wami chwilowo żegnam, robimy cięcie, dlatego że wy już to widzieliście. 9 Blue Genie Gem, elegancko, patrzcie kurde, 9 do kolekcji, ja pierdziule. Dobrze poszło. Jestem z siebie zadowolony, jestem naprawdę z siebie bardzo zadowolony i szczerze powiedziawszy uważam, że poszło zajebiście. Ten tygrysi pysk skojarzył mi się trochę z Tom, z... nie pamiętam jak ona się nazywała, z Harry'ego Pottera. Ten obraz taki, gdzie trzeba było odpowiednie hasło powiedzieć i oni zawsze mówili Caput Draconis i potem przechodzili. To tutaj trochę mi się to z tym skojarzyło, no ale fajnie, że mogliśmy wejść w wnętrzność tego tygrysiątka. No teraz będziemy mogli poszukać różnych skarbów w środku. Hej, nic nie ukryjesz przed nami, kolego. Dobra, ale wracamy teraz na ziemię. Tutaj właśnie weszliśmy, ale stąd już nie ma wyjścia. Jak widzicie, czarna otchłań już jakby zamknęła nas tutaj na zawsze. Musimy z tym żyć. Ale w ogóle... słuchajcie się po raz kolejny w soundtrack, bo to jest coś, co naprawdę buduje mega klimat. Ja teraz przez chwilę będę cicho, nic nie będę atakował, lecę do przodu. Mega, co? Mega soundtrack, kurde, buduje klimat. Mi się to mega podoba. W ogóle ile monet mamy tutaj? 53 do zebrania. Kurcze pieczone, no to chyba... chyba będzie jako tako w miarę gitara. Gitarson, ketchuposon. Dobra, tam nic nie pominąłem. Dobra, okej, możemy iść. Checkpoint! Checkpoint! Elegancko! Dobra, pójdźmy najpierw tędy, bo widzę, że tutaj nas Abu prowadzi. Musimy w ogóle, jak widzicie, za Abu biec. To jest też bardzo fajny motyw, że Abu nas tutaj po poziomie prowadzi. Tylko mam nadzieję, że Abu mnie nie wprowadzi w kozi róg. A, Abu stwierdził, że poleci tam, ale my polecimy tutaj, ponieważ tutaj mamy jeszcze do zebrania. O czym Abu już nie chciał mnie poinformować łaskawie, tylko sam się domyślaj, chłopcze. O, i patrzcie, musimy teraz w tego, w Jafara trafić. Dawaj, Jafar, nie chowaj się. A, dobra, jak widzicie już skumałem, o co chodzi. Po prostu jak on podniesie tę łapę, bo myślałem, że przez chwilę Alta mnie doskoczy. Zapomniałem kompletnie o tym, że on tu musi wskoczyć. Więc będziemy musieli po prostu wskoczyć na łapę i wtedy, kurde, pocisnąć tego drugiego. Już kumam, o co chodzi. Dobra, no to jest easy w takim razie. Myślałem, że Alby nie doskoczył, a tutaj... kurde, nawet przeskoczył. Ale kurde, śmietnik jeden. No i elegancko, dobra. Patrzcie, doskoczyliśmy. I możemy iść teraz tutaj. A tutaj jest jeszcze checkpoint. O kurde, proszę. Co to ma znaczyć? Co my żeśmy pominęli? Abu! Czemu mnie tak strollowałeś? Nas tutaj nie było jeszcze przecież.
widzisz, kurde. Oj, Abu, co to miało znaczyć? O. Coś tu mamy. Ja wiem, co tu mamy, czasówkę mamy, hehe. Uwaga, uwaga. Jest gitara. Nie! Al nie doskoczył. Kurde, to jest właśnie problem. Ja tak właśnie miałem też za dzieciaka, nie? Że dosłownie Al miał takie problemy, że on nie potrafił właśnie doskoczyć, nie? I to jest takie typowe u niego, że jak wciskasz X, to on czasami, kurde, jakby nie ogarnął komendy i se po prostu idzie do przodu i zjeżdża w dół. A, w sumie się udało tak zebrać, więc nie musiałem nawet czekać na pojawienie się tej platformy, więc dobra, zobaczmy, co ty tutaj, kurde, masz, śmieciu. O, sok masz, no to, kurde, tyle dobrze, sok z gina, kurde. Dobra, więc mamy tak, 1 na 1 gini coin zebrany. Więc teraz pozostałe monetki trzeba zebrać, no i przy okazji red gemy, które pewnie gdzieś tam po drodze będą, znając życie. No. Dobra, tu mamy kolejny checkpoint. Tu nic nie pominąłem? Nie. Skok. Kur... Nie! Pamiętam to jak dziś. Tutaj, kurde, z tym też miałem ogromne problemy, bo często skakałem i platforma się pode mną załamywała i potem jak byłem mały, to koszmary w nocy miałem. Że traciłem życia i mi się to śniło po nocach i nie polecam takich snów. What the fuck? Jak to miałem inaczej zrobić? Platforma na platformę nachodzi, elegancko. Ej, no jak ja mam tam doskoczyć slajdem? Mam tam wjechać? Co jest grane? Ty, no slajdem trzeba było wjechać. A ja tego nie ogarnąłem na początku, okej. Dobra, myślałem, że Al po prostu byłby w stanie tam doskoczyć, dobra. Widzicie, to jest właśnie to, że za dzieciaka, kurde, coś gdzieniegdzie pamiętasz, ale czasami to jest właśnie coś takiego, że tak przez mgłę trochę pamiętasz, co tam się działo w tej gierce. Okej, tu mamy, kurde, kolejny ten. Platformy się nam pojawiły, więc lećmy tam jak najprędzej. Okej. I elegancko. Mamy standardowo 3 red gemy do zebrania. Tak więc dobra, bo tak chciałem kontrolnie sprawdzić, ale z tego co widzę, to red gemy pod względem ilości się w ogóle nie zmieniają. Tak więc to nawet i lepiej. Przynajmniej mam zakodowane, że zawsze 3 trzeba zebrać, a nie na przykład, że zdziwiłbym się, że na przykład, nie wiem, no 2 bym miał do zebrania, bo uwierzcie mi, to też można się wtedy łatwo zdezorientować i zdziwić. Mam zerowe życie już. Zaraz game over będzie pukał do mych drzwi. Pobiegnę go przywitać z radością i coś tam, już nie pamiętam. Ja pierdzielę, no nie. Niech mnie gra nie stawia przed takim wyborem, bo będę płakać bardzo. O, udało się. Mimo, że mam zerowe życie. O, i zium. Checkpoint, elegancko.